właśnie przyjechałyśmy z dziewczynami do Kajamy. Teraz szukamy jakiegoś miejsca, gdzie możemy przenocować. Idziemy. Dziewczyny, rozbijamy namiot. Tylko ostatni śledź nie wchodzi. Nasza pierwsza noc poza Sydney. Można też rozbijać namioty za darmo w parkach narodowych, ale żeby się tam dostać, trzeba mieć dobry samochód, o wiele lepszy niż my miałyśmy. Marty Komenda, prosto. Dobra, to aż wyrzucę kierunek. Robimy off-road Toyota Yaris. Pięknie. Ania jeszcze daje rady. Kurczę, ale tutaj musiałby być naprawdę rewelacyjny widok przy dobrej pogodzie. To był komentarz Ani. Czara Bangala. Nasze a tam jest Ania. A tu, żeby tradycji stało się zadość, zawsze z Anią w pięknych punktach widokowych. W zeszłym roku było to Machu Picchu. W tym roku jest to Jara Bangala Lookout. Widzimy piękne pałacie drzew zasłonięte mgłą. Ale nie macie czegoś takiego, że to jest tak wielkie, że tylko brakuje jakichś dinozaurów? Nie? Nie masz ten? Że takie wielkie drzewa? Ja w Polsce takich połaci lasu to ja nie widziałam. To też mgłą zakryte. A to autorki tych komentarzy? To my. Drugi kemping. Przecież tu wszędzie były kangury. Kajola. Plaża przy naszym kempingu. A to jest nasze pole kempingowe. Nie wiem, czy dojrzycie kangury tam. 1, 2, 3. Jeszcze nie jestem tyle odważna, żeby do nich bliżej podchodzić. O, tak wygląda ten kemping cały. Kangurza rodzinka. Domki. A za domkami jest pole, na którym spałyśmy dzisiaj. A tam za nami jest piękna plaża. Tak, za tymi śmietnikami właśnie. Dla mnie to wszystko wygląda jak w Stanach w ogóle. Cała ta Australia wygląda jak Stany. Poza tym leje. Ciągle leje. Zatrzymałyśmy się na chwilę w małym miasteczku po drodze do Mambula Mountain. Podróżowanie z Martą. Proszę. Marta tak podziwia widoczki. Widoczki są takie. Nasz outback się zmienił w coś takiego. Ej, ale patrzcie, jak ekstra tutaj w ogóle jest. Zielono. Marta ma w dupie takie widoki. Ona ma w dupie wszystko w ogóle.
A to pokój w motelu. Jak się nazywa? Wrum? Ogród, basen, stoliczki i... Smacznego? Gracias. Klamki na wysokości oczu. To jest klamka. Pokażcie się, jak jesteście. O! Raz, dwa, trzy. Są. Cześć. Cześć! Gdzie te kangury? Ania chyba nie byłaby zbyt zadowolona, gdyby nagle zaczęli skakać przez drogę. Wiesz co, gdyby był daleko, to bym się nawet cieszyła. A ty się może zajmuj kierownicą, co? Hej, kangurku. Cześć, cześć, bo jesteś malutki.